nowości. Won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I dub thee. Cześć, z tej strony Guslik, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Dawn of War 2. W tym materiale powrócimy na planetę Calderis, aby tam walczyć z inwazją orków. Nie przedłużając już dłużej, przejdźmy na mapę globalną. Okej, jesteśmy już na mapie globalnej. Na początek przejrzyjmy jeszcze nasze drużyny. Mamy już teraz dostęp do 4 drużyn, które możemy zabrać na misję. Mamy także trochę nowego sprzętu. Lepszy panter damy na pewno naszemu dowódcy Gustawowi. Czy ktoś tego Boltera jeszcze może używać? Chyba nie. Tak samo jak Boltera. Chociaż chyba nie będzie go używał, bo raczej jest jego zadaniem jest walka wręcz. I jeszcze mam jakiś płaszcz dla naszego zwiadowcy. I to chyba wszystko. Mamy teraz do wyboru 2 misje, także weźmy może pierwszą z brzegu. Commander, the orcs have struck another critical target. Aha, czyli będziemy walczyć z orkami wyposażonymi w plecaki rakietowe. I dostaniemy za to jakiś pancerz dla naszego zwiadowcy Cyrusa. Stormboys are especially ruthless orcs that can strike quickly and escape before reinforcements arrive. Dobra, przejdźmy zatem już do samej misji. Rozdawania tych kasów są po prostu świetne. Dobra. Musimy się po prostu przebić teraz przez całą mapę z tego co tutaj widać. Tu jest jakaś broń wsparcia w tej budowli. Udało się wstawić nasz karabin maszynowy. Też, przepraszam, ciężką broń wsparcia. Zobaczymy także te umiejętności, które powinien nam pomóc w walce. Nasz dowódca już bardzo się złapał. Dobra, powinno się nam udać. Cyrus powinien teraz się zająć przywróceniem naszego dowódcy do życia. Do stanu używalności. Damy sobie spokojnie radę. Na mapie są jeszcze takie 2 budowle. I jeżeli możemy zająć chyba jedną z nich tylko w czasie misji. I z tego co kojarzę, dodają nam potem one specjalne bonusy podczas kolejnych misji. Ale musimy także ich bronić przed atakami przeciwnika. Może wyjdziemy sobie tą stroną, nie dokładnie co dają te budowle. Jedna z nich na pewno pozwala przyzywać wsparcie ostrzału orbitalnego takiej naszej artylerii lokalnej. Chwila. Musimy trochę się wycofać, żeby broń wsparcia przeważała przeciwnika skutecznie. Widzimy także ognia przeważającego, czyli takich naszych barów z 41 milenium. Bo taką właśnie umiejętność mieli szczelcy z barami z Company of Heroes, a także przeważała przeciwnika. I będziemy tak powoli się tutaj posuwać, korzystając z osłony ogniowej. Powinniśmy się w końcu przebić do samego niebobija i jego szturniarzy. To co jest fajne w tym uniwersum Warhammer to ten taki patos i taki specyficzny humor. O! Mamy wreszcie te plecaki rakietowe. Zresztą to na przykład świetnie widać w przypadku właśnie jakichś nazw orków tutaj. Taka śmieszna ortografia. Będzie to jeszcze widać na pewno na tym materiale. Generalnie śmieszne jest także to, że orkowie
tym uniwersum. Generalnie rozdziałem się z zarodników. Także jest tak, że ork kiedy umiera, to po prostu rozsiewa wokół siebie zarodniki, swego rodzaju grzywnie. No i potem z tej grzywni powstają nowi orkowie. I wśród orków jest też taka ścisła hierarchia. Im ork jest większy... A chwila, jest jakiś punkt. Myślę, że zajmiemy to, żeby mieć dostęp do Rady Latarni. Albo dobra, palniemy tutaj, a potem jakby nie trzeba, to się wrócimy. No. No a poza tym generalnie im ork jest większy, tym jest wyżej w tej hierarchii. O, chwila. Użyjemy na pewno granatów. Na pewno się przydadzą. I masz praktycznego, dobra. O, mam jeszcze jakiś nowy przedmiot. Na to nam się przyda. Dałem się w sumie karabiny snajperskie, ale nie mam ich jeszcze w tej misji. Dobra, tutaj jeszcze skoncentrowany ogień. Spróbujemy tak umiejętność, to warto z niej korzystać. No. A poza tym, generalnie, jeżeli ork pokona orka, który jest wyżej hierarchii, który jest od niego większy, to potem także staje się dzięki temu większy. To są takie trochę betonowe, ale tak jest skonstruowane to uniwersum. Ale poza tym bardzo fajnie jest, że jest tutaj taki właśnie patos, który po prostu się wylewa z ekranu, ta episkość, to jest coś po prostu niesamowitego. Dobra, zajmiemy radio latarnię. Aha, czyli jeżeli będziemy mieli te radio latarnie, to będziemy mogli częściej wzywać ostrzał artyleryjski. Okej. I dostaniemy więcej informacji podczas odpraw. Dobra, w takim razie zajmiemy sobie to. Zapomniałem, że tutaj trzeba kliknąć, żeby zająć. A potem się wrócimy tutaj do tego punktu, żeby uzupełnić stan naszych drużyn. Bo jesteśmy już trochę pokiereszowani. Okej. O, super. Aha, tutaj będziemy mieli chyba dostęp. Dodatek energetyczny. Aha, dobra. Chodziło po prostu o to, że nie możemy już teraz zająć na przykład tego punktu. Chyba, że przegramy tą misję i jeszcze raz ją przejdziemy i zabezpieczymy wtedy drugi obszar. No. Ja, że za pierwszym razem tak właśnie grałem. Ja specjalnie przegrywałem misję po to, żeby nie mieć jak najszybciej dostęp do tych wszystkich bonusów. No ale tak szczerze chyba nie będzie takiej potrzeby, żeby aż tak bardzo tutaj sobie pomagać. Bardzo długo się odnawia ta zdolność swoją drogą. Niestety, ale znowu dostaliśmy trochę. No dobra, nie ma źle. No. I generalnie w tym świecie to ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Po prostu ilość zagrożeń, z jakim musi się zmagać, jest po prostu ogromna. Bo mamy tutaj i orków. Chociaż w sumie orkowie są groźni, ale nie są jakimś takim największym zagrożeniem. Mamy Eldarów, rocznych Eldarów, czyli takie lokalne elfy. Mamy jeszcze Nekronów, czyli takie lokalnych odpowiedników nieumarłych. Mamy Tyranidów, z którymi będziemy walczyć w tejże kampanii, którzy będą głównym przeciwnikiem. Także no i praktycznie każdy z tych zagrożeń, chodzi tutaj głównie o Nekron i Tyranidów, jest na tyle groźne, że no, że samo w sobie by wystarczyło. Ale mimo wszystko ludzie jakoś się trzymają. Dobra. Jeden granat i załatwić sprawę. Super. Pojawił się jeszcze granat, żeby to oczyścić. Nie chcę teraz za bardzo nadużywać tych przedmiotów wsparcia, po to, aby zostały nam na finalną bitwę. Mam jakiś nowy przedmiocik.
Okej. Okay. Niestety przez długi czas nie grałem w gry z uniwersum Warhammera. Z tego prostego powodu, że zakupiłem niestety grę, była to szklanka z perspektywy trzeciej osoby. Eternal Crusade. Ta była po prostu okropna. Kosztowała masę kasy. Była dostana we wczesnym dostępie na Steamie. I okazało się, że ta, że była ona w stanie niegrywalnym. Ilość błędów i ilość niedopatrzeń była po prostu olbrzymia. Musimy się cofnąć przed tym ładunkiem tempowym. Efekt tego był taki, że potem gra przeszła na model free to play i obecnie jest dostępna za darmo. Ci, którzy kupili ją, dostali jakieś tam bonusy. No i szczerze mówiąc, po tym pierwszym podejściu do tej gry już nie wróciłem. Może teraz jest już trochę to wszystko ulepszone, ale... ale zdecydowanie nie był to tytuł, który do siebie zachęcał. A szkoda, bo sam pomysł takiej szklanki sieciowej w tym świecie był po prostu dla mnie wprost genialny. Nie przyjęła się także zbyt ciepło trzecia część Dawn of War. I niedawno wydawca ogłosił, że nie będzie już tej gry rozwijał. Także mamy tam tylko trzy rasy. Czyli kosmicznych Marines, którzy są bohaterami tej kampanii. Orków i Eldarów. No co jest no bardzo ubogie, bo w części pierwszej było chyba 9 frakcji. No a w dwójce było trochę mniej, bo chyba około 6, nie jestem teraz pewien. No ale wystarczało to do gry. Z tego co tak czytają na internecie, to tam postawiono nacisk bardzo duży na bohaterów, nawet w trybie multiplayer, co owocowało tym, że teraz się przejdziemy do tego punktu, żeby mieć dostęp do... żeby mieć jakąś drogę odwrotu. Da się jeszcze celny granat. I szarża naszego dowódcy. Jak ta szarża mogła nie być to na granat. Dobra, to był akurat ten. Ale zaraz się uleczymy. Zostawimy nasz karabin maszynowy. Dobra, Gustaw, daj radę. Już jest prawie zdrowy. Świadomo, strasznie długo się to odnawia. Ta umiejętność. Damy radę. Już zaraz będzie finałowa bitwa w tejże misji. Z tego co widzę. Generalnie konstrukcja misji w Warhammerze w Dawn of War 2 jest taka, że musimy się przebić przez mapę i potem wykonamy jakąś finalną walkę z bossem. No, sprawdza się to całkiem nieźle, chociaż czasami by się przydało trochę większe rozmaicenie. Nie wiem jak to jest właśnie w Chaos Rising, ale na przykład w Retribution było troszeczkę jakichś takich ciekawszych też misji. W podstawce nie pamiętam. Z Retribution szczególnie pamiętam taką misję, gdzie cała planeta miała zostać zniszczona i trzeba było uciekać po prostu na czas przed ostrzałem z tej olbrzymiej floty okrętów, które po prostu bombardowały powierzchnię. Dobra, oczywiście tradycyjnie jest skoncentrowany ostrzał, jest kremetu. A, dobra, tam sobie radę. Jak co, mamy tutaj jeszcze trochę tych przedmiotów odnawialnych także. Także powinno być ok. Jakiś nowy bolter jeszcze dostaliśmy. Dobra. Zabezpieczymy ten punkt, a potem ruszamy już na bossa, na tego niebobija. Ostatni granat, chyba szkoda go marnować. Okej. Niestety, ale w Dawn of War 2 i Chaos Rising możemy tylko dowodzić kosmicznymi Marines, a innymi frakcjami możemy dowodzić tylko w kampanii. Możemy grać albo w trybie multiplayer, albo w kampanii Retribution. Przecież no, w tym Retribution to było tak średnio rozwiązane, bo te kampanie były praktycznie takie same. Różniły się tylko postacie.
Natomiast sama fabuła była dokładnie taka sama. Tam przeciwnikiem były siły chaosu, tylko że no, nawet jeżeli graliśmy chaosem, to po prostu to byli jakby jego konkurenci dla tamtych złych, no i to było, tak było trochę szkoda, bo można było to troszeczkę lepiej wykorzystać wszystko. Teraz musimy uważać. Warto byłoby teraz niszczyć te skrzynie. Umieścimy Avitiusa z drużyną wsparcia w tym budynku. Musimy też chronić Gustawa, ponieważ on może leczyć nasze jednostki. Pozbieramy jeszcze fanty. Dobra. No. Dobra. Okej, no to atakujemy. Nie wiem, czy możemy go przegwoździć. Dobra, pewnie. Czyli już wiemy, że w walce wręcz nie mamy przewagi. Szkoda teraz tego używać, ale musimy się uleczyć. O, rany. Bomby. Czyli tak, no to ta walka się ogromi... A, to jest taki ostrzał. O, rany. Dobra, wyjdziemy w czym rzecz. Dobra, Avitius. W razie potrzeby zawsze możemy skorzystać z opcji odwrotu. Także Avitiusa sobie wycofamy. I on wtedy się udaje do najbliższej radiolatarni. Chyba, nie mamy tego strzału snajperskiego, bo to by się nam bardzo przydało. Dobra. To by się nam bardzo przydało w tej misji i generalnie w tych walkach finałowych. Po to, aby szybko zbijać pasek życia posa. Dobra. Kolejna bomba. A można go powalić spoko. Dobra, nasi zwiadowcy muszą się wycofać. A sorry. Tak, czyli na. O, panie. Dobra, Gustaw musi uważać. Przy okazji się trochę zregeneruje. O, ale nie wygląda to źle. Ciekawe, czy granaty taki skutek mogą odnieść? Chwila. To walka wręcz nie jest zbyt dobrym pomysłem. Na pewno musimy też wczuwać na tym dużą wsparcia na dystans z tego powodu, że oni potrzebują trochę czasu, żeby się zebrać chyba. Aż nie wiem w sumie. Tak było w kompanii Ofiru, nie wiem jak to jest tutaj. Nasz Cyrus dostał. Trochę głupio, że nie ma żadnego wsparcia, bo myślałem, że ta walka będzie taka w toredzie nastawiona na to, że będzie cała zagraja tych orków z tymi pisakami. A także, żeby sobie wystarczy tylko unikać tych ataków i to wszystko. Tak naprawdę mamy taki zapas tych wszystkich umiejętności, tych wyjątków nawialnych, że nie ma żadnego problemu. Okay. Właśnie jedną z ikon tej serii są kosmiczni Marines, czyli ten zakon, o którym kierujemy w tejże właśnie kampanii. Co jest ciekawe, to tutaj kierujemy zakonem krwawych kruków, którzy zostali nie tyle zaimportowani z samej gry figurkowej, ale było właśnie na odwrót. To znaczy jest to, nie wiem czy jedyny, ale na pewno jeden z elementów gry, elementów tego uniwersum, które trafiło do kanonu właśnie z gry komputerowej, a nie na odwrót. Oj, teraz jest trochę więcej tych bomb. Ale mamy czas, żeby się wycofać.
chyba będzie już koniec tejże właśnie misji. Okej. No te pierwsze misje nie są jakoś szczególnie wymagające. Okej, dostałem pancerz dla Cyrusa. No, bo tutaj straciliśmy dużo drużyn. Czyli widać, że to też ma wpływ na wynik. No trudno. Może następnym razem pójdzie nam troszkę lepiej. Ale całkiem sporo sprzętu udało nam się zebrać. Zaraz jeszcze go przyjrzymy. Well done, Commander. We will find who is strengthening this orc horde yet. I am deploying a team to search the orc remains for clues as to who is agitating them. Have we received any additional word from the neighboring sector, Captain? No, we have lost all contact with them. What could possibly take out the communications network of an entire sector in a few days? We will have to investigate, but the defense of Calderas must come first. Commander, deploy to the surface as soon as your squads are ready. Dobrze, panie kapitanie. No, także teraz mamy już tylko jedną misję do wyboru. Jeżeli chodzi o nowy sprzęt, to na pewno Cyrus może dostać nowy pancerz. Pytanie, czy jest on lepszy? Aha, nie jest lepszy. Nasz dowódca może dostać... czyli to jest tak, że ostrzał artyleryjski także może wzywać kto inny. Czyli tak myślę, że damy ostrzał dowódcy, natomiast leczenie lepiej będzie dać... Jak tu z żywotnością? Dobra. Leczenie zostanie przy dowódcy, a na razie Tarkus dostanie ostrzał artyleryjski. Celność damy naszym zwiadowcom. Mamy teraz też dwa rodzaje granatów. Jednych może używać tylko Tarkus. Aha, które zadają znaczne obrażenia bez względu na osłonę. Z kolei te zwykłe granaty. W sumie nie wiem, czy czas mi dać go także dowódcy, dowódcy. No dobra. Granaty dostanie Cyrus. A celność Avidis. Mamy jeszcze to... O! Mamy jeszcze nowy pancerz, który będzie dobry dla dowódcy. Dowódca dostanie także dodatkowy pistolet, lepszy. I to chyba tyle. Także Tarkus może dostać lepszy pancerz, tutaj też. Aha, a zwiadowcę możemy dać szczelby. Okej, dobra. Także to by było na tyle. Mamy już nasze drużyny przygotowane do kolejnej misji. Także w tym miejscu zakończę to nagranie. Jak widać, udało nam się jeszcze zająć radiolatarnię komunikacyjną. Także dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach z gry Dawn of War 2. Do usłyszenia.